Niech pan nie, to jest oryginalna sukienka ślubna mojej babci, z białej wełenki. Kiedyś właśnie takie sukienki. To jest naprawdę mojej babci sukienka ślubna. Tak, to wszystko ręczna robota. No, zobacz, tutaj nawet widzisz, to już mole. Tyle lat to coś. Tyle lat. Tak, taką właśnie miała babcia. No nie wiem, czy miała wianek, czy weron, tego to nie pamiętam. Jeszcze do tego był pasek, ale ten pasek to ja nie wiem, co się z tym paskiem stało. Bo tu jeszcze są szlufki, jeszcze był pasek. Podobny jeszcze był z klamerką. Guziczki były takie. Była szyta i ja tutaj może bym uwagę zwróciła na to, że już były obrzucane, że już te maszyny były takie nowoczesne, że już obrzucały tkaninę, prawda? I tak samo tutaj. Ona nie była szyta, ona nie była kupowana, tylko była szyta. Dobre. Mamo, gdzie gości telefon? Tam. Gdzie pan? To. To jest to. To jest szyta szyta. Tu jest spódnica, jak babcia była nastolatką. Kiedyś nastolatki to takie miały odświętne spódnice. To jest tego płótna, tak suto maszczona, kropki, biała. I tutaj taka fajna jest wykończenie, takie, że teraz się nie spotyka. Taka jodełka, widzi pan? To żeby się nie troczyło, nie? Takie wykończenie było. Teraz tutaj, to jest, do tej spódnicy jeszcze była taka zapaska, nie? No bo dziewczyny jakieś nosiły zapaski, do tego jeszcze była biała bluzka, babcia mówiła. Ona była kupiona, ale tutaj ręczna robota, tylko z tym, że widzi pan, nici są już tutaj, były wtedy cieniowane do wyszywania, to jest mulina, wyszywane muliną, jest ręcznie wyszywane. Jakaś ręczna chawciarka to wyszywała. Ta koronka tutaj, to już była doszywana, to już mama ją doszywała, ona kiedyś tam w Pyrzanach była taka impreza na 50-lecie i tam Teresa Lesiukowa to właśnie występowała w tym stroju właśnie. I te koronki mama doszyła, bo ta koronka to jest oryginalna. Nie, to jest jeszcze zaburzańska. Tu jeszcze halkę pokażę. To jest też babci halka. To mi się spało. Nie, chodzi o pod spód nosiły kobiety. Teraz kobiety halek nie noszą, nie? Ale tutaj co jedna była kieszonka, a po co ta kieszonka była na pieniądze. No bo jak kiedyś kobiety, no przecież wiadomo, że kiedyś były też, nie, to była na chusteczkę, na ten była kieszonka. I tutaj widzi pan koronka, tutaj już celowana była, bo tu widzi pan drze się. I też to jest haft maszynowy, to nie jest haft ręczny, czyli w latach 20., 30. już też były, no też były maszyny takie właśnie, które właśnie tak potrafiły taki haft zrobić, nie? To jest płócienna halka. Tutaj mam taką odświętną sukienkę babci, czarną. No, czarne kiedyś było, no to jest taki... Do tego się nosiło jakąś bluzkę i się i tak chodziły kiedyś dziewczyny młode w czarnym takim, takich czarnych tych fartuchach. To jest też takie, bo już przeżarte przez mole. I nawet nie wiem, to jest chyba tafta, ja nawet nie wiem, zobacz, to od nich, a nie jakaś taka tkanina, taka jakby jedwabna, nie jedwabna. No i tutaj o jest takie jest taka listwa, żeby się nie czasem nie rozpruło, nie? A to wszystko dlatego takie dokładne wykończenia, bo niestety kiedyś ubranie były bardzo drogie. Tu jeszcze mam taki pled babci, chustę taką, też jako młoda dziewczyna nosiła. To też jest wiekowe, to też tak jest takiej podobnej tkaniny jak to. Też aż przeżarte przez mole. Wypłowiała. To tam one jakoś tam na głowę to zarzucały, czy jakoś tak, nie wiem. Trzeba było odpowiednio złożyć, nie? No, one umiały to składać, nie?